Cześć, ten materiał może Tobie się przydać ponieważ w ostatnim czasie potrzebowałem użyć, wykorzystać możliwość VPS-u na systemie Windows po prostu, aby uruchomić coś w tle które będzie chodziło przez 24 godziny bo w domu na przykład nie mogę mieć komputera cały czas spalonego bo tam wiadomo, albo coś tu się kręci albo jakieś dziecko, albo coś tam, że nie za bardzo można więc takim rozwiązaniem jest albo kupić sobie drugi komputer, postawić się go gdzieś na szafie, żeby buczał i huczał gdzie rachunek za prąd będzie za tą maszynę, nie wiem, między 10 a 30-40 zł, może 50, w zależności jaka to maszyna. Albo wykupić sobie taką usługę zdalną. Zamiast rachunku za prąd płacić tej osobie za sobie tej firmie za wykorzystanie tego sprzętu, który oni udostępniają. Oczywiście tam trochę może więcej się zapłaci, ale wynik jest zadowalający, bo my mamy do tego dostęp. Nikt nam nagle tego nie wyłączy, tam są jakieś gwarancje i tak i tutaj skorzystałem sobie z takiej platformy na OVH. Mamy tutaj możliwość sobie wynająć taką właśnie przestrzeń, albo na umowę terminową, bądź nie. Mamy odpowiednią tutaj rabaty. To jest taka cena początkowa. Później za Windows wybrany i tak dalej się dopłata. No w konsekwencji wyszło, że dla mnie tutaj z moimi tutaj wyborami wyszło, że około 50 tam 2 zł albo 3, że tak powiem, do wykorzystania. Zapłaciłem, zamówiłem usługę, no i nie mogę się zalogować. Korzystałem z jakichś poradników, filmików, że mamy podłączanie pulpitu zdalnego. Tutaj mamy IP, i tak dalej, i to nie chce działać, więc przejdźmy teraz do rzeczy. To tutaj na OVH, bo w innych platformach może być to coś bardzo podobnego, ale w ten sposób chciałbym też tutaj uzmysłowić. To te pierwsze działanie. No najpierw, przede wszystkim musimy się zalogować na ten serwer. Dostaniemy na maila prawdopodobnie nazwę użytkownika, hasło i inne tam potrzebne informacje, aby móc się zalogować. Tutaj na OVH mamy taką prostą, że tak powiem, instrukcję, czyli poprzez panel KVM. Zaraz pokażę, gdzie to jest, jak to wygląda. Logujemy się, tworzymy tutaj swoje, że tak powiem, język i tak dalej, potwierdzamy, mamy właśnie username, te hasło. Wszystko sobie tutaj wpisujemy. Poprawnie trzeba też czasami że nacisnąć tutaj te okienko, bo wpisywałem na przykład hasło, okazywało się, że jest nieprawidłowe, a ja klikałem tu tu się czasami włączał Caps Lock, czasami nie, bo to są duże małe litery, jakieś znaki specjalne. Mimo, że napisałem na szybko na klawiaturze, to tutaj nie do końca było to samo. Trzeba było dokładnie spojrzeć na tę pierwszą wersję i na drugą wersję, że to się wszystko zgadzało. Dopiero wtedy, klikając finish, się dalej. No i później loguję się na Windows i wszystko fajnie. Możemy się tutaj bawić. I teraz pokażę to na panelu klienta, gdzie dokładnie to się włącza. Jak jesteśmy w panelu klienta, yy, mamy tutaj nasz VPS, sobie w niego klikamy. To się tam przełączy, uruchomi i pokaże, gdzie jest ten panel, ten kVM. Z początku dla mnie to nie było oczywiste, ale teraz już wiem, więc mogę śmiało to pokazać. Czyli tu, gdzie mamy status, trwa wykonywanie, nazwisko, te trzy kropeczki, klikamy i tu mamy kVM. Odpala nam się panel i w zasadzie to wszystko. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. W kolejnym materiale może zamieszczę jeszcze, jak uruchomić możliwość ściągnięcia, bo samo uruchomienie pierwsze to jeszcze jedno, a dwa jeszcze sobie skonfigurować ten pulpit zdalny to drugie. To tyle ode mnie, pozdrawiam, cześć.